Środa Popielcowa to w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego, mówiąc jednocześnie: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, co ma przypominać człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w niedzielę palmową z ubiegłego roku. W środę popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ścisły post, czyli ograniczenie liczby posiłków do 3, jednego do syta oraz 2 skromnych. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.